Cześć widzowie, tym razem trafiło mi się starcie ja w Jaku 3P kontra Bigel w Spitfire'ze MK16. Zaczęło się od tego, że atakowałem sobie tego SBD3, ale niestety brakło mi amunicji. Ponieważ widziałem, że się ten Spitfire ode mnie, do mnie z tyłu zbliża, a amunicja mi się skończyła, no to postanowiłem po prostu uciec, a nie czekać na ogonie SBD-3, aż wsiądzie on na mnie. No i od tego zacznie się sytuacja. Wymijałem rozpaczliwy ostrzał z SBD-3, zyskując separację od przeciwników. Poza tym widziałem, że z przodu nadlatuje foka, więc przynajmniej jednego przeciwnika powinna mi z ogona zdjąć. W momencie, jak się z foką zrównałem, robię splitesa i przechodzę do ataku. Oczywiście groźniejszy jest Spitfire, więc decyduję się zaatakować właśnie jego. No ale nie wchodzi. Przeciwnik zaczął mnie strząsać sobie z ogona poprzez robienie opadających nożyc. Macie tutaj porównanie. Ja często ten manewr wykonuję, a oto jak wykonują przeciwnicy. Widziałem, że się jest w stanie na mnie nakierować, dlatego odbiłem lekko na prawo. Bigel zyskał chwilową przewagę pozycji, ale zaczyna już ją tracić. Tutaj robiłem tak ciasne skręty, że miałem blackouta. Dlatego tak często mi poza ekran wyjeżdżał. Ale co by nie mówić, przy pomocy Hinerikomi i w odpowiednich momentach zaczynam na przeciwnika siadać. No tutaj niestety tylko zasparczyło. Przeciwnik dobrze zrobił, że odbił do góry, tuż przed moim strzałem. No ale tutaj już nic nie było w stanie go uratować. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do następnego. Cześć. Aha, tak. Taki protip jeszcze. Spitfire'a MK9 LF to jednak nie udało mi się wykręcić, chociaż bardzo się starałem, więc odradzam. No to do następnego, trzymajcie się.